Cześć, nazywam się Bartek Falkowski i dzisiaj mam dla Was recenzję nowego buta On Running Cloud Surfer 7. Jest to siódma edycja kultowego szwajcarskiego buta, kompletnie przemodelowana. Mamy tutaj nową piankę, podeszwę środkową, która została stworzona na podstawie tysięcy komputerowych modeli, tak by ułatwić przetaczanie stopy. Poza tym, że pianka z widocznymi tu dziurami ma ułatwiać przetoczenie i przepychać nas do przodu, sprawia to, że but jest zdecydowanie jedną z najlżejszych startówek, jaką miałem na nogach. Rozmiar 42 to jedyne 245 gramów, czyli tyle, co często spotyka się w startówkach. Przemodelowana podeszwa zewnętrzna oznacza też mniej zbieranie kamieni, na które czasem skarżyli się biegacze w poprzednim modelu. Cholewka wykonana jest w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Dodatkowo nowa technologia, o której przeczytacie w naszej recenzji na stronie bieganie.pl, sprawia, że do wykonania tego buta zużyto 95% mniej wody. Marka ON słynie z bardzo dużego nacisku na ekologię w produkcji swoich wyrobów. Jedyny minus, jaki do tej pory zauważyłem, to gruby język. Ja jestem przyzwyczajony raczej do cieńszego materiału, natomiast jest to kwestia do przyzwyczajenia i po prostu na pierwszych paru treningach musiałem przekonać się do tego, jak wiązać buta, żeby nie czuć ucisku. But jest bardzo uniwersalną startówką. Dzięki niskiej wadze, ale też dużej amortyzacji możemy go wykorzystywać zarówno do długich treningów, jak i do szybszych jednostek. Wykonywałem w nich przebieżki, jak i dłuższe treningi i na jednych i drugich sprawdził się bardzo dobrze. Paleta kolorów jest zdecydowanie większa, także jeżeli ktoś boi się białego buta, bo zaraz będzie brudny, może sobie wybrać kolor ciemniejszy, są też czarne. Podeszwa zewnętrzna zastosowana w tym modelu jest bardzo przyczepna również na mokrym asfalcie i mokrym tartanie, co w przypadku buta treningowego jest bardzo ważne, bo na ogół na treningach zdarzają się różne warunki pogodowe. W nowym Cloud Surferze 7 na pewno noga nie ucieknie na żadnym mokrym fragmencie trasy. Ten model dla biegaczy początkujących może być śmiało butem również startowym na dystansach 10, 21, ale także 42 km. Biegacze doświadczeni i szybsi dostaną jego treningowy charakter i dużą dawkę amortyzacji, wykorzystując go na wszelkich treningach. Bieganie.pl